Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Serdecznie i będę miała tę ogromną przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejszą uroczystość. A dzisiejsze uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy, którą celebrował proboszcz parafii Kołbiel, ksiądz Jan Pietrusiński. I podczas mszy świętej nastąpiło poświęcenie tych barwnych wieńców dożynkowych, które teraz zostały wprowadzone na plac. Proszę Państwa, gospodarze dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszej uroczystości są już z nami na scenie. Zapraszam tutaj Pana Wójta Gminy Kołbiel, Pana Adama Budytę oraz księdza proboszcza parafii Kołbiel, księdza Jana Pietrusińskiego, a także ministra gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego, Panią minister do spraw kombatantów i osób represjonowanych, Panią Bożenę Żelazowską, Pana Dariusza Grajdę, przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego oraz Panią Anetę Bartnicką, członka zarządu Powiatu Otwockiego, a także przedstawicieli delegacji dożynkowych ze wsi Chrosna, Panią Sołtys Janinę Skolimowską, ze wsi Człekówka Sołtys Panią Teresę Trzeciak, ze wsi Siwianka Pana Sołtysa Wiesława Bąka, ze wsi Kąty, Pana Sołtysa Roberta Maska, ze wsi Rudno, Panią Sołtys Barbarę Czajkę, ze wsi Wola Suwczyńska, Pana Sołtysa Piotra Żurawia, a także ze wsi Kołbiel, Sołtysa Pana Witolda Prasułę. Bardzo proszę o zabranie głosu wójta gminy Kołbiel, Pana Adama Budytę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejne dożynki, kolejny rok pełen obfitości. Witam naszych gości, którzy zostali przed chwilą
odczytani, powitani, ale cieszę się bardzo, że takie znamienite osoby mamy tu na kołbielskiej ziemi, na dzisiejszych dożynkach. Witam naszych gości, witam przede wszystkim rolników i państwa mieszkańców ziemi kołbielskiej i tych, którzy tutaj do nas przyjechali. Koniec żniw i prac na polach to w Polsce tradycyjnie czas dożynek, święta, które jest dziękczynieniem za zebrane plony. To także czas podziękowania dla rolników za to, że każdego dnia możemy siadać do stołu, na którym leży świeży chleb. Dziś radujemy się z zakończenia żniw. Pochylamy się nad trudem rolników i wyrażamy wdzięczność za tegoroczne plony i chleb. Dożynki to nasza narodowa tradycja. Przynosimy dziś ze sobą owoce naszej pracy, aby się nimi dzielić i wspólnie radować. Mam nadzieję, że i w tym roku jest za co Panu Bogu dziękować. I będzie również za co dziękować w latach następnych, że tych wieńcy dożynkowych będzie w przyszłym roku więcej. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w bardzo konkretny sposób włączyli się w przygotowanie dzisiejszych dożynek. Państwu życzę udanego świętowania, bawmy się i radujmy. A za podsumowanie mojego wystąpienia niech posłużą słowa Jana Pawła II. Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Dziękuję za wysłuchanie. Ten rok jest szczególnie trudny dla polskiej wsi. To są skrajne anomalia, niespotykane. I wielu z nas, nawet tych starszych, nie doznało takiego roku długotrwałego gorąca, suszy i nawałnic. Dlatego też proszę o powszechne zrozumienie i akceptację tego, że staramy się w ramach nie tylko rządu znajdować każdy grosz i w ten oto sposób wspierać tych, których tak bardzo dotknęła susza. Dziękując więc każdemu za już, proszę każdego z nas o jeszcze więcej mądrości, racjonalności i ducha wspólnoty, która każe być ze sobą i dla siebie, poprzez siebie, a nigdy przeciwko sobie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu panią minister Bożenę Żelazowską. Niech mi wolno będzie wspólnie z panem premierem i panem przewodniczącym Rady Powiatu Dariuszem Grajdą odznaczyć pana wójta medalem za zasługi dla kombatantów. Panie wójcie, serdecznie panu gratuluję i ogromnie dziękuję. Dziękuję wam, drodzy państwo, za to, że kultywujecie tą tradycję, bo dzięki tej tradycji przenosimy życie, przenosimy naszą polskość ponad czasem. Albowiem takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Jeszcze raz, panie wójcie, ja również patrząc na ten plac, obserwuję, że co roku on się zmienia. Tak jak i gmina Kołbiel się zmienia. Na lepsze się zmienia. I to nieprawda, że Polska jest w ruinie. To jest nieprawda. Tu mamy dowód, że Polska jest w budowie. I my tę budowę musimy dokończyć. I wy, drodzy rolnicy, i my razem z wami. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy bardzo, a teraz prosimy pana wójta, pana Adama Budytę o wręczenie podziękowań za udział w gminnych dożynkach. Pani sołtys Janina Skolimowska, wieś Krosna. Dziękuję.
pani Teresa Trzeciak, sołtys wsi Człekówka. Pan Wiesław Bąk, sołtys wsi Siwianka. Pan Robert Mazek, sołtys wsi Kąty. Pani Barbara Czajka, sołtys wsi Rudno. Pan Piotr Żuraw, sołtys wsi Wola Suwczyńska. Oraz pan Witold Prasuła, sołtys wsi Kołbiel. Serdecznie dziękujemy wszystkim delegacjom za przygotowanie tych przepięknych wieńcy. I teraz prosimy o dokonanie tradycyjnego dzielenia się chlebem. Z tegorocznego ziarna wypieczony chleb niech będzie tym pokarmem, którego nie zabraknie w żadnej kołbielskiej rodzinie, w żadnym kołbielskim domu, w żadnym polskim domu. Dzielmy się nim, dzielmy się radością, miłością, solidarnością, tym wszystkim, co przynosi dobroć. Jesteśmy tu, żeby właśnie się cieszyć, bawić i dzisiaj świętować. A do tego potrzebni nam są artyści, którzy wprowadzą niesamowite klimaty. Wieńce dożynkowe, kolorowe, barwne. I taki będzie teraz występ, bo przed nami Dziani, książę muzyki cygańskiej. Jest synem gwiazdora cygańskiej piosenki Don Basyla i jednym z najpopularniejszych wykonawców muzyki romskiej właśnie w Polsce. Od lat prowadzi na żywo Festiwal Kultury Romów, transmitowany przez Telewizję Polską. Muzyka, którą prezentuje, to wybuchowa mieszanka cygańskiego folku z dynamicznymi i tanecznymi rytmami latynoamerykańskimi. Anelo małe, wasza wy! Nie urodziłem się w taborze, pod gołym pełnym gwiazd. Tylko w marzeniach żegnałem konie, pod poprzez ulicę śpiących miast. Nie usypiały mnie strumienie, nie śpiewał nad kołyską tak, lecz obdarzył mnie imieniem, który wyznacza życia szlak. Ale jestem cyganem, będę cyganem przez całe życie po jego kres. I będę losu swojego panem, nikt mnie nie zmieni, anioł mi wiec. Żyć
będę pośród sióstr i braci i tej muzyki, co skrzypca śpi. Jestem cyganem, zawołam z dumą, kiedy stanę u niebie już drzwi. Bajki ja nie palę, wódki nie piję, tylko żalu, żalu wielkiego ledwo co żyje.